jedziemy na dwie tury, słuchajcie. Jadę zawieźć rodzinkę, najpierw część rodziny do portu i później wracam się po babcie, po lale, także jadę teraz z pierwszą częścią. No, chodź tata, z nimi pojedziesz? Ale jaką ładną sukienkę masz dzisiaj, lala? I mamy przepiękne palemki, zobaczcie. Czekamy na lody. Zamówiliśmy lody truskawkowe i zamówiłem zieloną maczę. A chłopaki zamówili piwo. Papki jakieś kupiesz? Jakieś. Pokazuj. O, zarąbiste. No, ja takie lubię mroczne. Karo, to by się na pewno podobały. Co tam jeszcze jest? Spodenki. Fajne. Moi drodzy, wypiliśmy kawkę. Zanim pani przyszła, oczywiście minęło pół godziny. Ale jest przepięknie tutaj, naprawdę nie chce się wracać. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Jest super, ludzie sobie chillują. W takim miejscu życzę toczy się kompletnie inaczej. Teraz pójdziemy z małą na dmuchańca, tego Mika sadzamy z tyłu, widzicie go? Idę do domu, a jeszcze muszę wrócić do naszego domku po drona, żeby nagrać tutaj przepiękne ujęcia. I pewnie jutro wybierzemy się z Kasią i Michałem na lotnisko, bo oni będą już wracali i zwiedzimy sobie właśnie to miasto, gdzie jest lotnisko. Dzisiaj właśnie widzę, że tutaj trwają przygotowania do dzisiejszej imprezy. Jak tam doczekałaś twojej pysznej kawy? Nie, dzisiaj nie. Pani nie wiedziała. Zalała ci kawę mlekiem. Ale wiesz, że wczoraj mi podała dobre. No super była, nie? Wczoraj. No, teraz idziemy, słuchajcie, zabrać Kasię i Michała, bo robimy, no, jak to powiedzieć? Rundy? Rundy. Rundy. Idą na plażę, bo mają ostatni dzień. A później wracamy do dziadków i po lale. Także dzisiaj taki chillowy dzień, ostatni. Spędzamy razem zaraz na plaży. Tak. Trzeba do jedzenia coś wymyślić. Myślę, że pójdziemy. Zastanawiamy myślę, się. Że pójdziemy na ostatnią kolację jakoś fajną. Ale jakoś muszę to znaleźć. No. Chcecie zobaczyć, jak on mnie kocha? Powiedziałam mu, że jestem głodna. Zrobiłem ci niespodziankę, mini burgerki. Patrz, jaki cudowny. Dziękuję, kochanie. Wracamy po rodziców. Kasia poszła pewnie na plażę, nie? Poszli sobie do sklepu, połazić jeszcze. No, oni muszą też sobie spędzić czas z Sabi. Together, yes. Together, forever. A my jedziemy z powrotem do portu i nagramy wam przebitki. Kocham porty, mówiłam wam, że kocham wszystkie mariny świata. Najbardziej mnie interesują zawsze porty, bo są cudowne. Ja w ogóle znalazłam przepiękne muzeum, może się wybierzemy tam po weekendzie, jak będzie gorsza pogoda. Przepiękne muzeum, takie ze sztuką nowoczesną w Alcudi. I rośliny są... Kiedy chcesz tam iść? Jak będzie padał chyba deszcz tam za... Za dwa dni. I tam są rośliny w takie rzeźby z roślin zrobione, więc fajnie. Tam bym chciała pojechać. I niedrogi jest wstęp. Także mi troszkę zawsze nie spędzam z nimi czasu, bo zawsze zabiera mi 3 godziny tak, żeby złożyć vloga i wszystko ogarnąć, więc jestem tak zawsze wyjęty. No. Ale nie zauważyliście, że raczej mnie nie ma. Jesteś jeszcze. Muszę na siłownię iść dzisiaj. O kurczę, no to... Ale pójdziesz z nami na kolację, czy nie? No tak, ja tylko zjem. A, dobra. Bo jestem na diecie. Nie wiesz, czemu ja tak mówię. Mógłbym tu mieszkać. Mógłbym tu mieszkać tylko dla Karoliny, za gorąco jest. Dla ciebie okej? Na mnie pięknie jest właśnie. To nie, 24 stopnie to by było spoko, jakby było cały czas, ale... Super. Normalnie to jest 35, więc... Lala mówi, chodźmy z głupiej plaży. Tutaj te przejścia mi się kojarzą z Malagą. Tam były podobne właśnie takie. O. Tutaj jest Karolcia. Jakie budki masz dzisiaj? Tak, sexy. Budki mam z obu. Nie. Co tak kombinujesz? Ty chcesz iść na dmuchańce, tak? Ale po kolacji tu przyjdziemy. Wow. Ale córka nie jest zainteresowana kolacją. Nie bardzo. Aha. Tam jest Chase na końcu. Gdzie? Zobacz, tę niebieską czapką. Zobacz, kto tam jest na końcu. Kosy z rybą. Super.
Na czosy wedli. Na czosy. Tutaj pizza wegetariana. Nie chcę. A tutaj wegetariańskie. Pad thai. Wyrzuciłam jajko. Jajko było. On to. A ja nie mam nic, bo jestem na diecie, słuchajcie. Do mnie przyszła paella z krewetkami. Podzielę się tutaj na pół. No, podzielcie się, jesteście, bo już głodne. Muchańce zaliczone. Zakupy też. Zrobiłam małe zakupy w butiku. Później wam pokażę sukienkę. Dzisiaj lub jutro. Zobaczymy. No, córka już na rączkach, bo słuchajcie, byliśmy... Wyskakałaś się na dmuchańcach? Ja ci zobaczę. Ale pytam, czy wyskakałaś na dmuchańcach? Tak, ale ja ci zobaczę. Umiecie skakać na dmuchańcach? Czy umiecie skakać na dmuchańcach? Właśnie, dajcie znać. Dzisiaj w naszym mieście, Arek wam pokazywał na tym rądku ten leżak ostatnio. Na tych rądkach są świetne. Przejeżdżali dzisiaj rowerzyści, którzy trenowali przez ostatnie dni. Można tu jeszcze gdzie nigdzie zobaczyć. Większość z nich jeździ z medalami. Podejrzewam, że większość z nich ukończyła. Chodź jeszcze tu. Więc większość z nich ukończyła wyścig, czy to był, nie wiem, czy turniej, jak to się nazywa? A nie było, nie było go widać. Nie było go widać, myślałam, że naprawdę zablokują całkowicie nasze miasto, ale jakoś tego nie odczuliśmy zupełnie. Zobaczcie, można tutaj kupić takie miseczki, kokosa, na musli, na jakieś przekąski, na chipsy. Tak ozdobione, przepięknie. No i wszędzie mnóstwo kapeluszy. Ale jest pięknie, zobaczcie. Widać na kamerze, ciebie też widać. No, powiem wam, że jeszcze... Robisz ślady? Nie szkodzi. Idziemy zobaczyć. Podobno najpiękniejsza plaża na Balearach. Czytaliśmy w kilku miejscach to. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest. Nie chcę się kłócić. Playa del Cudia, Playa del Muro. Ja z małem chodziłam tutaj na bosa normalnie. Zbieraliśmy muszelki, więc... Ale jesteś opalony jest w tym świetle. Naprawdę. No. Szampanie odpalają. Podoba ci się? No przewrócone są na noc, są wiesz, odłożone, poskładane w ten sposób. I rano będą z powrotem odwracać, wiesz? No to tędy wracamy do domu, tędy jest droga do naszego domu. Chodź kochanie. No, wejdziemy wejściem. Mhm, do domu. Oprócz zaraz przy plaży, słuchajcie, dosłownie dwa kroki i wchodzicie na... I wchodzicie na plażę z apartamentu. No to jest, nie wiem ile taki apartament może kosztować. Co kochana? Na rączki po plaży. A widzisz jak te statki tam w oddali pływają? Te lampeczki na morzu, to są statki, wiesz? I tam ludzie sobie śpią na statku. Ale wielki dół. A tam widać Alcudie, znaczy Puerto Alcudia. I tam na końcu latarnia Formentador, Formentador. Z długą wyjść dziurę. No, wpadł do piachu Marszal? Tak. No nie szkodzi, wytrzepiemy go. Wytrzymy go w losie. Dobrze. Kochani, kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał kolejny dzień z nami. Zasługa nie, ja chcę jeszcze coś powiedzieć. No to powiedz, no mów. A czy ty coś skakać na muchawcach, jeździć łódką i chodzić tutaj? Chodźcie do naszego domu. Chodźcie do naszego domu. Chcecie skakać na muchańcach, jeździć łódką? Chodźcie do naszego domu. Lala was zaprasza, tak? Ale pięknie jasno. Dobra, kochani, kończę tego vloga. Dzięki, do zobaczenia, buźka. Love you, bye.